Będzie pochwalony Jezus Chrystus. Dzisiaj chcę poruszyć z katechezy, ze słowa spadnij na słowo, taki dość trudny temat i pewnego rodzaju też złożyć świadectwo o sobie samym, bo nie znacie mnie aż na tyle. W przestrzeni życia naszego publicznego, społecznego, ostatnio znowu pojawia się temat związany z piątym przykazaniem Nie zabijaj czyli temat aborcji i szeroko rozumianej eutanazji. Szatanowi tak się to udało, że kiedy rozmawiamy na te tematy, czy próbujemy poruszyć ten temat, to mówimy, że to jest temat polityczny. Nigdy mojej mamy o to nie pytałem, ale być może gdyby była w obecnej sytuacji, jak była ze mną 45 lat temu, 46 lat temu, być może tak zwani lekarze zaproponowaliby jej aborcję, bo jestem synem wpadki, tak to nazwę, i moja, jestem wdzięczny mojej mamie i też jej to powiedziałem już nie raz, za to, że mnie urodziła. Bo zobaczcie, temat aborcji to nie jest temat jakiejś decyzji klasy politycznej, bo co mówi piąte przykazanie Boże? Dekalog, nie zabijaj. Odnosi się bardzo konkretnie do życia, do każdego życia. Nie zabijaj dziecka nienarodzonego, bo przecież człowiek, który się rodzi w momencie, czy powstaje w momencie poczęcia, ma 23 chromosomy męskie i 23 chromosomy żeńskie. Czyli po prostu czysta biologia. Każdy lekarz, który jest uczciwy, powie jasno, że życie zaczyna się od poczęcia też niekiedy zwolennicy aborcji czy w ogóle cywilizacji śmierci, jak to mówił święty Jan Paweł II, mówią no bo przecież dziecko może urodzić się niezdrowe, z zespołem Dauna czy innymi chorobami. Nie wiemy dlaczego tak się dzieje, w sensie nie tyle biologicznym, tylko dlaczego rodzice, którzy pragną na przykład mieć syna czy córkę, Nagle rodzi się dziecko, które no po prostu jest niesamodzielne po urodzeniu, po przejściu na świat. Nie wiemy. Wiem tylko jedno, że uczyłem takie dzieci, na przykład Sandrę z zespołem Downa w przedszkolu, która nie potrafiła nawet znaku krzyża zrobić. Ale kiedy przychodziłem do niej na lekcje religii tak zwane, ona cieszyła się, bo wiedziała, że przychodzi ktoś, kto ją szanuje, ktoś, kto z nią potrafi być. Cieszyła się na moją obecność, czy na obecność nauczycieli, jakiego, nauczyciela jakiegokolwiek, bo czuła się bezpieczna. I też takie drugie świadectwo, świadectwo osób, które dokonały aborcji przed kilkudziesięciu laty. Z różnych przyczyn, chociażby poprzez namowe, że nie, wy, nie dadzą rady wychować tego dziecka, że jest tak zwanym bękartem. Każde dziecko, każdy człowiek ma prawo do godności i do życia. Każde. Nawet ten, który inaczej myśli, ten, który inaczej kocha, czy, czy jest tak zwanym, z tak zwanego przypadku. Mam doświadczenie rekolekcji misji, gdzie u kobiet, ale i u mężczyzn też budzą się sumienia. Którzy po kilkudziesięciu latach, nawet jeśli się już raz wyspowiadali, wracają do tej sytuacji, która była kiedyś. Co ja wtedy robię? Też takie osobiste świadectwo. Też dziękuję Panu Bogu, że postawił na mojej drodze różnych mądrych dusz pasterzy. Mówię wtedy do takiej osoby: Ty nie rób już sobie wyrzutów sumienia, bo to nie ma sensu. Ty nie módl się za to dziecko. Ale módl się do tego dziecka, o taki wewnętrzny pokój. Zachęcam was do tego, jeśli znacie kogoś w swojej rodzinie, albo też przeżyliście może, bo nie znam was na tyle taką trudną sytuację w swoim życiu, żeby ofiarować to wszystko Panu Jezusowi. Bo znowu to, co powiedział święty Jan Paweł II. I to pamiętam jak dziś, kiedy po raz pierwszy gdzieś próbowano targnąć się na życie człowieka, powiedział: Naród, który zabija własne dzieci, jest narodem bez przyszłości. Jest narodem bez przyszłości. Człowiek, każdy człowiek jest darem Boga. Życie jest darem Boga. Więc my też uczmy się przyjmować to życie i uczmy się je przyjmować z odpowiedzialnością, z mądrością, z odpowiedzialnością. Poznam też rodziny, które nie mogą mieć dzieci, i to jest też dla nich wielki dramat. I kiedy nie, nieraz z nimi rozmawiam, to oni sami mówią, jakże to możliwe, żeby zabić po prostu człowieka, bo aborcja to jest morderstwo człowieka. Życzę Wam, abyście zawsze wybierali życie, także to życie duchowe, żebyśmy my w sobie też nie zabijali ducha wiary, żebyśmy w sobie nie zabijali Jezusa życia, które jest przed nami, życia wiecznego z Nim. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.